Nasze rozważanie dzisiaj chcę oprzeć o taki tekst Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału. To będzie tekst główny. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od wersetu 1 do wersetu 9. Znajdźcie sobie, jak macie Pismo Święte. Nie wiem, czy tutaj się pojawi. Dajmy przystęp Słowu Bożemu do naszego życia dzisiaj. Ewangelia Łukasza, rozdział 13, wersety od 1 do 9, Biblia Warszawska, to jest strona 1116. W tym samym czasie przybyli do Niego, czyli do Jezusa, niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, po grecku wcale nie, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, wcale nie, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem, może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Czasami czytamy te historie odrębnie. Jeden fragment odrębnie, drugi fragment odrębnie. Ale to nie są odrębne fragmenty. To, że tutaj pojawia się w naszym rozkładzie biblijnym przerwa, nagłówek, to nie jest dla nas wiążące. To jest jedna historia. Historia, która składa się z 2 elementów. Z pewnego zdarzenia, które zostaje przedstawione Jezusowi, i z podobieństwa o drzewie figowym. A więc po kolei, drodzy, chcę dzisiaj powiedzieć o 2 rzeczach. Co powiedzieć o pierwszej rzeczy, mianowicie w jaki sposób Jezus wykorzystał to tragiczne zdarzenie, by przedstawić tym, którzy Go słuchali, ważną prawdę. I drugą rzecz, jaką chcę powiedzieć, mianowicie to, że brak owocu jest bardzo poważnym problemem i może skutkować tym, co jest częścią całej tej historii, mianowicie może skutkować odcięciem. A więc po kolei. Na początku mamy takie zdarzenie, mianowicie do Jerozolimy, do świątyni przybywa kilka osób z Galilei, by złożyć ofiarę. By złożyć ofiary. Różnie bibliści komentują to. Niektórzy mówią, że mogło być to nawet podczas święta Paschy. Przybyli złożyć baranki ofiarne. I zdarzyła się rzecz niebywała. Zdarzyła się rzecz tragiczna. Mianowicie Piłat rozkazał swoim żołnierzom, aby... Też nie znamy powodu, dlaczego tak się stało. Mamy tylko zapis, że tak się stało. Rozkazał, aby zarówno ci, którzy przyszli złożyć ofiarę, jak ich zwierzęta ofiarne, zostali zabici na jednym miejscu. Nie wiemy, czy stało się to na dziedzińcu świątyni, nie wiemy, w jakim miejscu Jerozolimy to się stało, ale fakt jest taki, że zostali zabici ci, którzy przyszli złożyć ofiarę, ich zwierzęta. Nawet tutaj jest powiedziane, że ta krew się pomieszała. Wyobraźmy sobie to masakryczne wydarzenie, to coś tragicznego. Oto ludzie, którzy w dobrych zamiarach, oto ludzie, którzy wykonując przepisy prawa, wykonując to, co Bóg postanowił, przybywają do Jerozolimy, aby uczcić Boga.
możemy uznać, że to byli pobożni Żydzi. Możemy uznać, że to byli ludzie, którzy, dla których Bóg był ważny. Że to byli ludzie, którzy szanowali Boże prawo, przybywają złożyć ofiary. Wykonują, moglibyśmy powiedzieć, wykonują Bożą wolę, wykonują tak, jak rozumieją Bożą wolę, w sposób właściwy. I dochodzi do takiego tragicznego zdarzenia. Mianowicie giną wraz ze swoimi ofiarami. Jak wiecie, takie zdarzenia powodowały to, że ludzie zaczęli o tym mówić. Mówiła o tym nie tylko Jerozolima, ale mówił o tym cały Izrael. W takich sytuacjach pojawiają się pewne pytania. Mógłbym powiedzieć nawet pytania natury teologicznej, jakby, żeby zabrzmiało to poważnie. Dlaczego tak się stało? O co chodzi w takich zdarzeniach? Oto ludzie przychodzą złożyć ofiary i nagle zostają zamordowani w okrutny sposób. Jak powiedziałem, cały Izrael opowiadał to zdarzenie. Myślenie tamtych czasów, takie najprostsze religijne myślenie, sprowadzało się do tego, że jeśli czyniłeś sprawiedliwość, to Bóg ci błogosławił. Jeśli czyniłeś nieprawość, to spotykała cię Boża kara i Boży sąd. Więc nie dziwcie się, że ludzie, którzy przybyli do Pana Jezusa, żeby Mu o tym opowiedzieć. Zauważcie, ludzie przybywają, jacyś ludzie, to nie byli apostołowie, to nie byli nawet uczniowie, ktoś z Jego grona. To byli jacyś ludzie, którzy przyszli do osoby, którą uważali za autorytet, z pytaniem, co ty na to? Wyjaśnij nam tą sytuację, wyjaśnij nam, dlaczego to się stało. Wyjaśnij nam, daj nam jakieś zrozumienie, daj nam jakąś uspokojenie, no jak to jest? W domyśle ci ludzie mają takie założenie, że najprawdopodobniej ofiarujący, najprawdopodobniej ci przybysze musieli być grzesznikami, ponieważ spotkała ich taka sprawa, taka kara. Takie było zrozumienie. Musieli być grzesznikami, może nawet większymi grzesznikami niż inni ludzie, ponieważ zostali w taki sposób ukarani. Wiecie, i Pan Jezus wysłuchał tej opowieści, udziela troszeczkę niezwykłej odpowiedzi. Bo tak naprawdę nie podejmuje wyzwania w sposób teologiczny i nie zajmuje się próbą wyjaśnienia tym, którzy go pytają o podstawy, takie bezpośrednie podstawy tego zdarzenia. Czy myślicie, że ci, którzy przybyli, albo słuchacze, nie byliby w stanie zrozumieć, gdyby Pan Jezus zechciał im dokładnie wytłumaczyć, co się stało? W każdym razie w pierwszym etapie tego rozważania Pan Jezus jak gdyby pomija tę kwestię. Nie wdaje się w jakieś szczegółowe rozważenie, dlaczego tak się stało. Dedykuje tylko jedno zdanie, dedykuje tylko jedną myśl, mianowicie, czy myślicie, że ci ludzie byli większymi grzesznikami niż inni ludzie? A jak my myślimy, drodzy? Jeżeli dzieje się tragedia, jeżeli giną ludzie, jeżeli ktoś ginie w wypadku samochodowym, jeżeli ktoś ginie w wyniku jakiegoś aktu terroru, aktu zabójstwa, to co, ten człowiek jest większym grzesznikiem niż inni? Pomyślmy o takiej logice. To chcę wam przedstawić pewną logikę. Zgadzacie się z tym, że Bóg jest wszechmogący? Zgadzacie się, że Bóg jest wszechmogący? Zgadzacie się, że Bóg wie wszystko? Dobrze. Pierwsza odpowiedź prawidłowa. Czy zgadzacie się z tym, że jeśli Bóg chce dokonać ataku mordu, ataku terroru, to że Bóg wie o tym? Tak. Tak? Bóg wie o tym. A jeżeli Bóg o tym wie, a Bóg jest wszechmogący, to czy Bóg
nie mógłby w jakiś sposób zadziałać, aby do tego nie doszło. Albo powstrzymać tego człowieka, albo oszczędzić ludzi, wobec których ta osoba planuje dokonanie tego aktu morderstwa lub terroru. Mógłby? To jeżeli Bóg tego nie robi, czy nie oznacza to, że Bóg tego chciał? Jeżeli Bóg tego nie robi, jest wszechmogący. Wie, że ktoś planuje atak terroru, atak morderstwa. Jeśli Bóg wszechmogący, Bóg nie ostrzega, nie zabezpiecza, to czy nie znaczy, że Bóg chciał, aby to się stało? Nie myślicie tak? Wiecie, czyja to jest teologia? Wiecie, kto tak naucza i tak mówi? Tak nauczają wahabici. Dokładnie taką logikę, jaką przed chwilą przedstawiłem. Fundamentalne skrzydło islamu. W ten sposób mówią, w ten sposób nauczają. Takie jest zrozumienie, że jeśli zamachowiec wysadza się pośród ludzi i Allah na to zezwolił, to znaczy, że Allah tego chciał. Że Allah tego chce. Każdy akt terroru, każdy akt morderstwa, każdy akt zabójstwa, każdy akt nieprawości, który się dzieje, jeżeli Allah do tego dopuścił, to Allah tego chciał. Islam bardzo prosto tłumaczy świat. Islam bardzo prosto tłumaczy zdarzenia, które mają miejsce na świecie. Dlatego dzisiaj jest taki popularny. Nie wiem, czy wiecie, ale na ulicach miast Europy Zachodniej rozstawione są stragany i rozdawany jest Koran ludziom, którzy tamtędy przechodzą. W miastach Europy Zachodniej stawiane są platformy, na których stają ludzie nawróceni na islam i zachęcają innych, głosząc islam, aby go przyjęli. Pytają dzisiaj, kto dzisiaj chce przyjąć islam, niech wyjdzie do przodu. Niech wyjdzie na pulpit, niech wyjdzie na scenę, niech wyjdzie na podwyższenie. Dzisiaj chrześcijańskie dzieci, czy dzieci, które były wychowane w chrześcijańskich domach, przechodząc ulicami miast Europy Zachodniej, mogą otrzymać Koran i mogą zostać zachęcone do tego, aby przeszły na islam. Islam jest w ofensywie, dlatego też między innymi, że w bardzo prosty sposób tłumaczy świat. Tłumaczy zdarzenia. Daje bardzo proste odpowiedzi. Przez to często się może zdarzać, że ludzie zagubieni w jakiejś zawiłości filozoficznej mogą szukać tego, co jest prostą odpowiedzią. Wracając do naszej historii, kiedy Pan Jezus zapytany o tragiczne zdarzenie, zapytany o śmierć, która zdarzyła się w Jerozolimie lub nawet na dziedzińcu świątyni, odpowiedział w sposób następujący: wcale nie, ci ludzie wcale nie byli większymi grzesznikami. Nie idźcie w tym kierunku. Nie drążcie tego kierunku. Nie zastanawiajcie się nad tym, czy tak naprawdę ich grzeszne życie spowodowało to zdarzenie. Pan Jezus powiedział, ci ludzie wcale nie byli większymi grzesznikami. I tutaj jest to sedno. Lecz, jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. A dalej Pan Jezus przywołuje drugie zdarzenie, które też miało miejsce w Jerozolimie. Mianowicie podczas, nie wiem, czy budowy, czy podczas normalnego zdarzenia przy sadzawce Syloe stała wieża. I ta wieża upadła, zabijając 18 osób. I znów cała Jerozolima mówiła o tym. Cała Jerozolima zastanawiała się, co się stało. Dlaczego akurat ci ludzie zginęli? A może ci ludzie byli jakimiś szczególnymi grzesznikami? Może coś złego w życiu zrobimy, o czym my nie wiemy, zrobili? Pan Jezus mówi,
nie myślcie, że ci ludzie byli większymi grzesznikami. Nie to jest sprawą fundamentalną, jeżeli chodzi o to, że oni zginęli. Mianowicie, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Bracia, siostry, ludzka natura i nasza natura jest taka, że chcielibyśmy rozumieć świat. Nasza natura jest taka, że chcielibyśmy mieć wystarczająco dobre wytłumaczenie zdarzeń, które mają miejsce w świecie. Poświęcamy może na to wiele czasu. Może przychodzą do nas ludzie i rozmawiają z nami, rozmawiają o zdarzeniach, które dzieją się. Nie wiem, w tym tygodniu ile ludzi zginęło w zamachach terrorystycznych, wiecie czy nie? Nie wiemy, tak? Ale zginęli jacyś ludzie w tym tygodniu w zamachach terrorystycznych? Możemy zastanawiać się, albo inni się zastanawiają, co się dzieje z tym światem. Czy jak myślicie, czy przyszły tydzień będzie inny? Czy inny tydzień, przyszły tydzień będzie inny? Czy następne tygodnie będą inne? Wokół nas będzie coraz więcej niewiadomych i coraz więcej trudnych pytań. Możemy stać się ludźmi, którzy będą próbowali w ułomny sposób tłumaczyć bieg zdarzeń. Ale tak naprawdę Pan Jezus pokazał nam rzecz, na którą chce nam zwrócić uwagę. Pan Jezus wziął te dwie tragiczne sytuacje i nie próbował dogłębnie wyjaśnić, dlaczego ci ludzie zginęli. Lecz odwrócił tę sytuację w ten sposób, że zwrócił się do tych, którzy pytali. Wezwał tych, którzy mieli zamieszanie w głowie. Ci, którzy przeżywali jakąś rozterkę, ci, którzy próbowali znaleźć wystarczająco dobre wyjaśnienie, zwrócił się do nich z wezwaniem: jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Wszystkie tragiczne zdarzenia, które dzieją się na świecie, z którymi mamy do czynienia, które w jakiś sposób dotykają nas, tragiczne zdarzenia, o których ludzie mówią i szukają wyjaśnienia, dobrego wyjaśnienia, właściwego zrozumienia, mogą stać się dla nas, dla Kościoła, okazją. Możemy próbować wykorzystać to jako pewną okazję, gdzie człowiek jest, wiecie, dotknięty pewnym zamieszaniem, pewnym chaosem. Gdy człowiek jest dotknięty emocjonalnie, by wskazać temu człowiekowi, że Bóg wzywa cię do upamiętania i do zmiany życia. Właśnie dlatego, że dzieją się takie rzeczy, dlatego, że mają miejsce takie tragiczne zdarzenia, Bóg wzywa cię do upamiętania i do zmiany życia. Pan Jezus właśnie pokazał, w jaki sposób sytuacje trudne i tragiczne wykorzystać, by tego, który pyta, by tego, który ma zamieszanie, by tego, który ma chaos w głowie, wezwać do tego, aby zaufał Bogu. Aby swoje życie zbudował na dobrym fundamencie. Aby swoje życie powierzył pod opiekę Boga Wszechmogącego. Bracia i siostry, zbyt proste wyjaśnianie pewnych rzeczy do niczego nie prowadzi. Możemy całe życie doszukiwać się większego grzechu u tego, który zginął w wypadku samochodowym, niż u nas. Ale zupełnie może być inaczej. Możemy te wszystkie sytuacje sprowadzać do tego, aby ludzi zachęcać do tego, żeby Bogu zaufali. Aby się Bogu powierzyli. Aby Jemu oddali swoje serca. I swoje życie kierowali według Bożych standardów i Bożych norm. Pan Jezus miał odwagę ludziom, którzy są w zamieszaniu, ludziom, którzy mają zamieszanie teologiczne w głowie, wyjaśnić to tylko w taki sposób, że jeśli się nie upamiętacie, podobnie poginiecie. Drodzy, kiedy dzisiaj w miastach zachodniej Europy rozstawiane są platformy i jest zgłoszony islam, może zadać sobie warto było pytanie, gdzie jest Kościół? Czy równolegle obok jest drugie stoisko, gdzie jest rozdawana Biblia?
I są ludzie, którzy mówią o Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Gdzie jest Kościół? A może Kościół zajmuje się wyjaśnieniem zdarzeń? Debatą teologiczną? Dysputą? Żeby jeszcze tak było. A może Kościół siedzi przed telewizorem? W ciepłych kapciach? Z dobrą kawą w ręce. Czy nie jest to dla nas pewien znak? Możemy powiedzieć tak, dziękujemy Bogu, że jeszcze w naszym kraju te rzeczy nie osiągnęły takiego poziomu. Ale wiecie, że my mamy około 10-letnie opóźnienie. Kiedy 25 lat temu jeszcze uczyłem się w seminarium. Książki, które docierały do nas, kiedy popatrzyło się na datę wydania w Stanach Zjednoczonych, to było 25 lat wcześniej. Do nas rzeczy przychodzą z opóźnieniem. Dzisiaj, kiedy Europa Zachodnia zmaga się z inwazją islamu, my te rzeczy możemy mieć w takim wymiarze za kilka lat. I jeśli jako Kościół nie zobaczymy swojego miejsca, jako Kościół nie zobaczymy swojej roli, to wypuszczając nasze dzieci za kilka lat od tak, żeby poszły ulicą, może się zdarzyć, że będą nam przynosić Koran do domu. I dalej zauważmy, co Pan Jezus powiedział dalej. W odpowiedzi na to wszystko, na to zdarzenie, na to Jego interpretację wzywającą ludzi do pamiętania, Pan Jezus opowiedział pewne podobieństwo, które jest absolutną częścią tego wywodu całego. To podobieństwo brzmi w ten sposób, że oto jest gospodarz, jest pan, który ma winnicę. W winnicy rośnie figowiec, drzewo figowe. Winogrodnik przychodzi, ogląda to drzewo od 3 lat i na tym drzewie nie ma owocu. Właściciel winnicy mówi do winogrodnika, słuchaj, no trzeba to drzewo figowe wyciąć. Zajmuje ziemię, zabiera soki, robi cień. Winnica nie może dobrze funkcjonować. Jest bezużyteczne, jest bezowocne. Wytnij je. Winogrodnik mówi, panie, zostaw je jeszcze je obłożę, jeszcze je okopię, jeszcze dam mu szansę. Może w przyszłości wyda owoc, jeżeli nie wyda owocu, wytniesz je. Jaki jest związek? Zacznijmy teraz powiązać. Jaki jest związek? Dlaczego ta przypowieść w tym kontekście? O co chodzi? Jaki jest związek pomiędzy pierwszym zdarzeniem, które przed chwilą powiedziałem, a przypowieścią o drzewie, o figowcu? Jaki jest związek? Pan Jezus przekierowuje myślenie tych, którzy do Niego przyszli, tych, którzy mają dylematy, ci, którzy zastanawiają się, kto więcej zgrzeszył, kto bardziej zgrzeszył, czy ten zgrzeszył, czy ojciec zgrzeszył, czy rodzice zgrzeszyli, że się ślepym urodził. Pan Jezus zmienia tą sytuację, opowiadając przypowieść o drzewie figowcu, drzewie figowym, zaczyna mówić o owocu. Zaczyna wskazywać na owoc. A przez to, że słuchający go ludzie mieli odniesienia do proroków, do Izajasza, do innych proroków, mogli powiązać to, co mówił Pan Jezus, z tym, co nauczali prorocy. I na przykład w księdze proroka Izajasza znajduje się pieśń smutku i żalu Boga w 5 rozdziale księgi proroka Izajasza i czytamy następujące słowa od 1 wersetu. 5 rozdział Izajasza od 1 wersetu. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pogórku rodzajnym. Przekopał ją i oczyścił z kamieni. I zasadził w niej szlachetne szczepy.
zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę. Oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Tak więc obywatele jeruzalemscy i mężowie judzcy, rozsądźcie między mną i między moją winnicą, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy, czego ja jej nie uczyniłem? Dlaczego oczekiwałem, że wyda szlachetne grona, a ona wydała złe owoce? Kiedy Pan Bóg powołał sobie z własnego wyboru i kiedy powołał sobie z własnego rozporządzenia naród izraelski, kiedy zawarł z nimi przymierze i powiedział, moim jesteście. Kiedy dał im przykazania, powiedział im, będziecie żyć według tych przykazań i będziecie mi królewskim kapłaństwem między narodami. Będziecie świadczyć o mnie pośród pogaństwa, które jest wokół. Kiedy Pan Bóg to uczynił, oczekiwał, że Izrael wyda owoc. I Bóg stawia tutaj takie pytanie, cóż jeszcze należało uczynić mojej winnicy? Cóż jej nie uczyniłem? Czy jest jeszcze coś, co mógłbym zrobić dla mojej winnicy? Po tekście odpowiedź jest taka, no nic, wszystko. Oczekiwałem, że wyda szlachetne owoce, a oto był czas za proroka Izajasza, oto był czas za proroka Jeremiasza, oto był czas za Ozeasza i innych proroków. Czy nie było tego właściwego owocu? Jeśli Bóg kogoś wybiera, jeśli Bóg kogoś bierze dla siebie, jeśli Bóg kogoś ubłogosławia, jeśli Bóg kładzie na kimś swoją rękę, to ma swój cel w tym. Dlaczego dochodzimy do przekonania, czy może, nie wiem, może nie doszliśmy, ale zaczynam to widzieć w Kościele, dlaczego myślimy o tym, że Bóg nas po to wybiera, po to nas ubłogosławia, żebyśmy byli błogosławieni i tyle. Dlaczego stajemy przed Bogiem i myślimy, Boże, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej dla mnie? Kiedy Bóg wybrał Izraela i powiedział, porównał go do winnicy, to powiedział, oczekiwałem, że wyda szlachetne owoce. Że to będą owoce, z których będą się mogli posilić także ci, którzy nie znają Boga, aby mogli poznać jedynego Boga, prawdziwego Boga Izraela. Otóż historia jest dla nas smutna i bardzo pouczająca, bardzo pouczająca. Jeśli współczesny Kościół nie sięgnie i nie skorzysta z historii Izraela, do czego zresztą nas bardzo mocno Słowo Boże zachęca, to możemy podążać podobną drogą w niektórych, jak gdyby, obszarach życia. I dalej, otóż teraz chcę wam ogłosić, co uczynię z moją winnicą. Rozbiorę jej płot, aby ją spasiono. Rozwalę jej mur, aby ją zdeptano. Zniszczę ją doszczętnie. Nie będzie przycinana ani okopywana, ale porośnie cierniem i ostem. Nadto nałożę, nakażę obłokom, by na nią nie spuszczały deszczu. I dalej, zaiste winnicą Pana zastępów jest dom izraelski, a mężowie judzcy ulubioną jego latoroślą. Oczekiwałem prawa, a oto bezprawie, sprawiedliwości, a oto krzyk. I później Pan Jezus całą myśl o braku owocu przedstawia tym, którzy go pytają. I mówi, drzewo figowe nie wydaje owocu. Może jest, przychodzi taka pora, przychodzi taki czas, że to drzewo będzie musiało być wycięte. Ci ludzie zginęli nie dlatego, że byli większymi grzesznikami. Ci ludzie zginęli dlatego, że z powodu braku owocu Rzymianie zajęli ziemię Izraela. Dlatego. To nie ich osobisty grzech stał się powodem tej tragedii, ale to, że Bóg dopuścił, aby winnica Izrael została najechana przez Rzymian, którzy sobie w okrutny sposób postępowali wobec tych ludzi. I dzisiaj, kiedy
patrzymy na nasze powołanie w Panu Jezusie Chrystusie. Kiedy weźmiemy teksty Nowego Testamentu, które były kierowane przez apostołów lub bezpośrednio przez Pana Jezusa, znajdujemy tam stwierdzenia, które nie zostawiają nam żadnego cienia wątpliwości. Chociażby Ewangelia Jana, 15 rozdział, tak znany werset 16, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Dokładnie możemy tą myśl rozszerzyć, czy zastanowić się na nią. I tu jest powiedziane, nie wy mnie wybraliście, lecz ja was wybrałem. I dalej jest od razu to zdanie i przeznaczyłem do czegoś. Wybranie zawsze się wiąże z przeznaczeniem. Czy Bóg nas wybiera i do czegoś nas przeznacza. Tak się stało z moim życiem i tak się stało z twoim życiem. Nie ma innego wyboru. Wybór nie jest tylko po to, żeby nam było cudownie i dobrze. Wybór, który daje nam Bóg, zawsze skutkuje tym, że my mamy coś na tej ziemi do zrobienia. Lata mi mijają i ja ciągle zadaję sobie pytanie, czy zrobiłem na tej ziemi to, co mam do zrobienia. Nie potrafię żyć tylko z taką świadomością, że Bóg dał mi błogosławieństwo, koniec. Dał mi błogosławieństwo. Byłem powiązany różnymi grzechami, zniewoleniami. Pan Bóg mnie z tego wyrwał. Ale jednocześnie w moim sercu kołacze się ciągle nieodparta myśl, że wyrwał mnie dla jakiegoś celu. I ten cel jest moim czymś, co stoi przede mną i do czego chcę zmierzać. To samo było, jeżeli chodzi o naród izraelski. Bóg ich wybrał, pobłogosławił, zawarł z nimi przymierze, wziął ich za synów i przeznaczył, aby wydali owoc pośród narodów pogańskich. Poprzez wierność i przestrzeganie prawa. I było błogosławieństwo i Bóg powiedział, będę wam tak błogosławił, że inne narody będą sobie życzyć błogosławieństwa, które wy macie. Kiedy my dzisiaj stajemy w miejscu wyboru w Chrystusie, bo ten wybór w Chrystusie dotknął także nas, narodów. I dołączyliśmy do tego wielkiego wybrania i jesteśmy częścią wielkiego wybrania w Chrystusie. To jednocześnie od razu, automatycznie powinniśmy zobaczyć drugą część, przeznaczył nas do czegoś. Bracia i siostry, i to, ten owoc jest czymś, czego tak naprawdę Bóg poszukuje. To jest coś, co Bóg poszukuje. Kiedy popatrzymy na nasze życie, czy popatrzymy na Pismo Święte, to na przykład w liście Piotra jest powiedziane, dałem wam wszystko, co jest wam potrzebne do życia i pobożności. Śpiewamy pieśń, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. A czyż nie jest tak, że deklarujemy ciągle braki przed Bogiem? Czy nie jest tak, że Bóg powiedział, cóż jeszcze mogę uczynić w mojej winnicy? Cóż mogę jeszcze uczynić dla was? Co jeszcze mogę wam dać, czego wam nie dałem? I przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynosili. I jeszcze, żeby to dookreślić, jaki to jest ten owoc naszego chrześcijańskiego życia? Do czego go możemy sprowadzić? Czy to jakaś wielka sprawa, nieosiągalna dla nas, przeciętnych ludzi? To może znów w formie pytań. Co jest owocem wiary? Co się łączy z wiarą? Jeżeli ktoś wierzy, to co idzie za wiarą? Proszę? Posłuszeństwo to jest takie wielkie słowo. Coś w tym jest. Ale nie wiem, czy zauważyliście, chociażby na przykład to jest prawda, co Bruno mówisz, ale list do Efezjan mówi, że łaską zbawiliście, jesteście przez wiarę, nie z was, Boży to dar, nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. I co jest dalej powiedziane? Ale zostaliśmy powołani do dobrych, do których przeznaczył, czy powołał nas Bóg. Oto was wybrałem i co?
i przeznaczyłem. Kiedy przeczytamy list do Kolosan 1:10. Kolosan 1:10 jest powiedziane, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Ulotki dzisiaj nic nie znaczą. Wiecie o tym? Dzisiaj znaczenie może mieć jeden czyn, który znaczy daleko, daleko więcej niż setki słów. I nie chodzi o to, żebyśmy jako ludzie teraz latali z miejsca na miejsce i szukali, gdzie możemy coś dobrego zrobić. Absolutnie wystarczy tylko to, co stoi na twojej drodze. Nie musisz tego szczególnie szukać. Wystarczy, że będziesz szedł i zobaczysz, co jest na twojej drodze. I to, co spotkasz na drodze, zadasz sobie pytanie, czy mogę jakąś drobną nawet rzecz w tej sprawie zrobić. O tym mówi słowo, wydając owoc w dobrym uczynku, który jest postawiony przed nami, sytuacja, w której mogę jakąś prostą, drobną rzecz zrobić. Ale my, często chrześcijanie, mówimy, ja nie mogę zmienić swojego kursu. Ja mam tak wiele spraw, jestem tak dociążony, tak obciążony, tak wieloma rzeczami zajmuję się w moim życiu. Ja muszę pędzić, muszę lecieć, bo jeszcze to i tamto. I nic mnie nie obchodzi, bo moje życie zajęło mnie całkowicie. A Pan Bóg powiedział, że owocem prawdziwej wiary, owocem tego, że naprawdę człowiek uwierzył, będzie to, że będzie wydawał owoc w każdym dobrym czynie, który wskazuje i świadczy o Bogu. Tylko tyle. Dobry czyn można zdefiniować, że jest to taki czyn, który wskazuje na Boga i świadczy o Bogu. Jakim On jest. I oto Bóg się dzisiaj upomina i o tym Bóg do nas mówi. Oto w życiu, którym żyjesz, zamiast czasami szukać wielkiego przeznaczenia i chociaż daj Panie Boże, my zawsze gdzieś tam próbujemy naszą głowę włożyć w chmury. Niech ktoś lubi, niech włoży. Ale w tym naszym codziennym życiu będą przed nami postawione rzeczy, w których zaświadczymy o Bogu lub nie zaświadczymy o Bogu. Prostą rzeczą. Prostym postawą i prostym czynem. Dalej list do Efezjan, 5:9. Apostoł Paweł mówi tak, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Kolejna rzecz, owoc światłości, owoc chodzenia w światłości, owoc życia w światłości jest dobroć, czyli pewna cecha charakteru w nas wskazująca na to, że Bóg jest dobry. Sprawiedliwość, taka zwykła, tu nie chodzi o usprawiedliwienie, tylko sprawiedliwość, żeby potrafić uczciwie ocenić zdarzenia. Pan Jezus kiedyś zapytał ludzi, że zjawiska ziemi potraficie ocenić, a sami z siebie nie potraficie ocenić, co jest sprawiedliwe. Chodziło o zwykłe ludzkie rozsądzanie spraw. I tak owocem światłości jest to, że jesteśmy w stanie ocenić zdarzenia w sposób sprawiedliwy i stanąć po stronie tego, co sprawiedliwe. To jest proste. Prawda. Kolejna rzecz, która jest wielkim wyzwaniem. Prawda, czyli brak fałszu, brak udawania, brak zakłamania, brak hipokryzji. Co jest ogromną wartością w dzisiejszym świecie. Owocem światłości jest dobroć, sprawiedliwość i prawda. I na końcu to, co my, zielonoświątkowcy, lubimy najbardziej. Galacjan, 5:22-23. Owocem zaś ducha jest miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Bracia i siostry, czy owoc, którego szuka Bóg, jest nieosiągalny? My często, patrząc na owoc, wydaje nam się, że nie wiem, mam zostać misjonarzem, mam porzucić rodzinę, mam porzucić moje obowiązki, mam spędzać czas na ulicy od rana do wieczora i głosić Ewangelię. Kiedy Bóg mówi nam o owocu, ja oczywiście tu nie neguję powołań szczegółowych, bo szczegółowe powołania oczywiście są. Ale kiedy Bóg nam mówi o owocu, to mówi nam, owocem wiary są dobre czyny. Owocem światłości jest dobroć, dobroć, sprawiedliwość i prawda. Owocem ducha jest przemieniony charakter. I chcę powiedzieć, że ten owoc ludzie chcą widzieć. Ten owoc ludzie chcą smakować. Ten owoc może wpłynąć na zmianę ich życia. A teraz trudna rzecz. A co będzie z nami, jeżeli tego owocu nie będzie? Patrząc na historię, czy historia nas uczy tego, że nas nic nie uczy? Cokolwiek przedtem napisano, dla waszego pouczenia napisano. A co się stanie z Kościołem, który nie będzie przynosił owocu? Stanie się to, że na naszych ulicach będzie rozdawany Koran. Stanie się to, że na naszych placach będą stały platformy, z których będzie głoszony Allah. Stanie się to, że będą wzywać ci, którzy nawrócili się na islam, nasze dzieci, wasze dzieci, żeby poszły za Bogiem Allahem. Jeśli Kościół nie wyda owocu, to na to miejsce przyjdzie coś innego. I o tym jest ta historia z Ewangelii Łukasza. To nie wielkie grzechy tych ludzi spowodowały to, że stały się tragedie. Ale brak owocu spowodował w Izraelu, że Rzymianie zajęli terytorium. Nieurodzajne drzewo figowe mówi nam o tym, że jakby zrobił zastosowanie, jeśli my nie będziemy przynosić owocu, przyjdą trudne rzeczy, trudne czasy. Będziemy oglądać zniszczenie i nieszczęście, bo Kościół nie będzie robił tego, do czego został powołany. Mam nadzieję, że was nie przestraszyłem. Ale co? Mamy sobie tutaj opowiadać baśnie? Czy mamy pochylać się nad Bożym Słowem? Niech ono do nas mówi. Zaproszę was do modlitwy. Aleluja, dzięki ci, Panie.